Mam paczkę, ale otworzyłem przy śmietniku, żeby się pozbyć opakowania. I zaczniemy vloga. Otwierałem ją kluczami, się podrapałem kluczem w nos, bo myślałem, że mam sam palec, ale powiem wam, że paczki z Poczty Polskiej tak długo czasami idą. Czekałem na nią przez 4 dni, zanim doszła w ogóle do kioska. Myślałem, że to najszybszy sposób będzie. Czosnek, zrobimy masełko i granulat z tapioki, ale on jest ogromny. A w drugiej jakieś takie niemieckie rzeczy ciekawe. A co to jest? I teraz możemy zacząć. Wiesz, że zapleśniał nam garnek z tym sosem? O kurde. Ja mam wielkie opakowanie tiktaków z tiktaków. Ej, to wygląda tak jak u Enigmy. Trochę gorzej. Nie będę tego pokazywać. Że Enigmy zdjęcie. Ta żarówka wciąż mi nie działa i mruga, ale muszę wynieść pudełko. Tam są pudełka z rzeczy madzionki z komputera, żeby ona sobie zawiozła do siebie. Mam trochę mało miejsca w piwnicy, bo dużą część jej zajmują fotele. Przynajmniej jak przychodzę tutaj, to mogę sobie siąść. Wiesz, że to jest pudełko z laptopa tego, którego ty teraz używasz? A kurczę. Teraz są w nim książki. Słuchajcie, ogarniamy produkcję, więc będziecie mogli zobaczyć, bo w tym momencie nie tylko jest vlog, ale także materiał u głosu zza kadru. U mnie. Trwa jeszcze produkcja, aparat jeden, drugi i dużo rzeczy do jedzenia. Cisza na planie. Piu. Ja wam trochę pokażę, jak wygląda nagrywanie z tą panią właśnie teraz. I znowu będzie, nie mogę się przywitać. Okej. Okay. Kurde, ej, znowu mam problem. Ale to szybciej już będzie dzisiaj, nie? Nie mam przykłapa na tym. Nie. Kurde. Nie będzie szurać? Niech będzie. Nie. Zmęczy ci się rączka. Nie rób tak. Niech teraz zrobi się memicznie. Takie zwykłe. Daj spróbować, Boże, sam wypijesz zaraz całe. She's in love with the cocoa. W tym całym szaleństwie próbuję ogarnąć jedną rzecz związaną z Predatorem 21X. Predatorem, wielkim potworem, który w sumie znajduje się teraz tutaj, bo już na nogach nie byłem w stanie wytrzymać, żeby go trzymać, bo jest zbyt ciężki. Mianowicie, jak się przyjrzycie, to ma dwie karty graficzne, ale ja próbuję ściemniać obraz. Nic się nie zmienia. To w końcu komputer i w końcu z Windowsem wgrałem nowe sterowniki NVIDIA i nie działa. Wcześniej wystarczyło wyłączyć SLI i włączyć go ponownie. Zauważyłem, że to jest problem, z którym borykał się już jeden użytkownik. Ale wiadomo, skoro jest tylko 300 takich laptopów na świecie, to ciężko znaleźć odpowiedzi na niektóre pytania. A po prostu część projektów pozamykałem i mógłbym teoretycznie swoje stanowisko przebudować, żeby mieć tylko z laptopem tego typu, bo chcę przeprowadzić taki prawdziwy real world test i sprawdzić tak naprawdę, jak będzie się używać takiego laptopa na co dzień. Bo wiadomo, to jest tak naprawdę pokaz siły, ale jakie ma to odniesienie do takiej rzeczywistości? Ja myślę, że to wszystko aktualizacja Windowsa, bo przed chwilą wygrałem nową i wtedy przestało działać. Dlaczego ja na swoim komputerze tak późno aktualizację odpaliłem? Bo po prostu ja tego komputera używam do pracy, a po aktualizacjach zawsze się pojawiają problemy. Co do siedziska, to je wymieniamy dopiero teraz. I oboje zauważyliśmy, że dzisiaj jest jakaś taka nieprzyjemna aura. Tak totalnie się człowiekowi nie chce. Znaczy chce się, ale właśnie nie do końca wiadomo co. Czy zdarza się też wam w ten sposób, że chcecie coś bardzo robić, roznosi was energia, chodzicie po mieszkaniu, biegacie, ale nie wiecie do końca, co chcecie zrobić i co by sprawiło, że uśmiechnie wam się minka. To, co teraz widzicie, to jest dzień jak co dzień, czyli znowu coś robienie z fotelami i ten temat się nie skończył, bo teraz siadam ciągle na kolejnych fotelach, żeby po prostu potestować jeszcze raz i mieć taki świeży pogląd na całą sprawę, jak mam praktycznie całą pulę. I powiem wam tak, zmierzyłem, sprawdziłem fotel Dena Racing, na którym w tym momencie siedzę i to siedzisko, które tutaj leży, to krzywe, ono jest o jakieś 1,5 do 2 cm węższe niż to nowe, które nie jest krzywe. I szczerze powiem, że po prostu lepiej się na nim siedzi. I to nie jest kwestia, bo z początku się zastanawialiśmy, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie, że o, siedzisz na nowym, że już jest proste, to już jest dobrze. Nie, ono się rzeczywiście różni, jeżeli chodzi o rozmiar. I te 2 cm potrafią mieć znaczenie. Zgadzam się. No. Ja idę zajmować się tutaj. Jak ja lubię takie transfery, kiedy mamy prawie 400 giga, 12 minut i prędkość 503 mega na sekundę. Nice. I uwaga, dwa dyski M2 w RAIDzie, czyli powinien się szybko odpalić system. I uwaga, sztęk. Ziemniak PR jest gotowe. A co najważniejsze, udało się problemy ze sterownikami ogarnąć. Jest ciemniutki ekran. Jest jaśniutki. Kolejna rzecz jest taka, że tutaj znajduje się dysk HDD na
SATA. Czemu w laptopie tak drogim zostawiać dysk SATA? Zwłaszcza, że tam w tym momencie nie wmontuję Optane'a, którego mam, bo dwa miejsca na PC, na M2 są pozajmowane. To też. Ten już ma mniej wolnego, ale zrobiłem sobie kopię dysku na M2 na dysk SSD, który wcześniej sformatowałem. Teraz ten dysk SSD, po przegraniu jeszcze paru plików z wielkoluda, po prostu wyciągnę. Wyobraźcie sobie, że go trzymam tutaj i włożę go tu. Jeszcze muszę tylko dezaktywować wszystkie licencje, które mam w tym momencie na tym komputerze i praktycznie skopiuję sobie środowisko pracy, co będzie idealne. A już zrobiłem testy, że mój ekran działa w 144 Hz, więc będzie git. Ale to nie wszystko, bo już na początku przyszłego tygodnia zacznę testować coś jeszcze innego, co miało przyjść wczoraj. W sumie dzisiaj, w sensie wczoraj, ale dowiecie się o tym już niebawem. Inaczej, nie ogarnąłem tego, ale... Tutaj owszem, pod spodem jest dysk twardy, tak jak widzicie, ale jak zajrzymy do środka od spodu, uwaga, tutaj mamy systemowe 2x500 GB złapane w 1 GB, Wi-Fi, chyba bateryjka od BIOS-u, to jest chyba miejsce na RAM, ale to są dwa miejsca na M2. Czyli mogę jeszcze dwa dyski na M2 wrzucić, łącznie będę mieć 5 dysków w laptopie, tak jak jest 5 wentylatorów, ale inaczej, przerzucę dysk M2 z tego komputera do tamtego, żeby robić już później wirtualizację na dyskach SSD zwykłych. Tak będzie najlepiej. Wiesz, co najbardziej lubię u siebie na komputerze? Bo jak niektórzy mają bad hair day, nie? Że im się fryzura nie układa, to po prostu ja mam taki zestaw gotowych zdjęć, więc jak zobaczycie, któreś z nich, na przykład takie, albo takie, albo takie, albo takie, albo takie i tak dalej. Możecie zakładać, że to są zdjęcia z mojego standardowego folderu. Jak potrzebuję zrobić miniaturkę, wstanę, mam jeszcze takie małe oczka i takie... To wybieram któreś z tych zdjęć. Okej, super. Zapomniałem o jednym. Muszę zrobić sobie nową sesję, bo to są moje stare okulary, a teraz mam nowe. No to co? Na miniaturce nie widać. Czy uważasz, że ja ci wysyłam głupie rzeczy na Facebooku? Tak, pokaż widzom, proszę. Tak naprawdę moim umysłem steruje małpa. Już bagiety jadą. Oj nie. A bo to jest dobra sytuacja, jak byliśmy z ciebie dumni. Tak, jak zostałam sama w domu i odebrałam paczkę od kuriera, a właściwie paczki, bo to były pijanki, te, które są w tym małym pokoju. Jej. Wszyscy jesteśmy dumni. To były te paczki. Boj. Czy ty to nazywasz selfie? Ja ci powiem, co to jest selfie. Selfie to na pewno nie zdjęcie, gdzie trzymam dwie ręce, to nie jest... Dobra, to jest selfie. Bro. Bo pilotem nagrywane. Robię całą serię zdjęć. No i są zdjęcia, nie? I tak Mara się mnie zapytała, a po co mi te zdjęcia? To odpowiedziałem, bo chciałaś robić memy. Dlaczego teraz nie robisz memów, tylko mi normalnie odpisywała? Gdy twoje wytłumaczenie jest słabe. Czy chcesz to jakoś wytłumaczyć, co to jest? Tak, byłam w podstawówce i mieliśmy robione rekordy Guinnessa. Rekord Guinnessa w malowaniu twarzy farbką. I to jestem ja pomalowana farbką. Lepiej być szczęśliwym głupcem niż nieszczęśliwym mędrcem. Jezu. Tak się zgrywa, no. A to Michałowi wysłałem kiedyś, że chciał moje zdjęcie green screenowe, to dostał na maila. Kurde, ale ciemno. Świeci się już. A no tak, bo tam jest przecież tor przeszkód. Dziękuję. Proszę. Jeszcze bezczelnie idziesz mi zająć łazienkę? Tak. No, skończyliśmy ostatnio sprzątać łazienkę, tak... w połowie troszeczkę, no i tak zostały jakieś... A pamiętasz? Pamiętasz, jak powiedziałam, że ja to posprzątam, a ty powiedziałeś, nie, ja to posprzątam. I ja chciałam to posprzątać na drugi dzień, a ty tego nie zrobiłeś. Słuchaj, w ten sposób widzą nas te papierki, które leżą na podłodze i one nas zachęcają do tego, żebyśmy je posprzątali. Co z tego, że jest 3:30? Ja bym to zrobił, ale widzicie, to ona nie chce sprzątać. Kto powiedział, że ja nie chcę sprzątać? Ja chcę sprzątać. Wiesz, co robisz w tym momencie? Klęczysz na podłodze i mówisz do kamery. No i co z tego? Ja śmiesznie się moje twarz podapadę. Ty... Takie pućki masz, takie pućki. Co ty mi robisz? Pućki. Komuś się zebrało na wspominki. Patrzy na śmieszne stare filmiki, tak? Nie. 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 Czasami trzeba umieć powiedzieć nie. I to był taki prosty, krótki vlog. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia i jutro będą się dziać rzeczy wielkie.
Subskrybujka. Dwa poprzednie filmy, mam nadzieję, że wam się podobało. Nabrałem nowej energii do życia. Nie wiem, jakoś po prostu czuję się lepiej.